Okidoki, odzywam się do Was ponownie, dlatego że będziemy właśnie się zbierać. Oli idzie ze mną. Jeszcze tylko idę, muszę sobie kurczę spiłować paznokcie, bo coś mnie się tak delikatnie, wiecie co, o ten, się tak zahacza. Nie wiem dlaczego, my się właśnie zbieramy, to znaczy ja już jestem generalnie gotowa. Czekajcie, muszę wejść tylko jeszcze do swojego żółtego pokoju. Postawię Was na sekundeczkę dosłownie, ja już jestem gotowa, zaraz Wam pokażę w ogóle stan moich włosów, więc będzie można ocenić przed i po, jeżeli nie będą tam coś nagrać. Zobaczcie, takie mam włosy, takie mam odrosty, zobaczcie jakie mam odrosty, dziewczyny. Pokazuję Wam teraz, o, w takim co prawda niefajnym świetle. Włosy mam niemyte 2 dni, specjalnie nie myłam, wiedząc, że mam wizytę, zobaczcie, takie są odrosty. Takie i z tyłu takie, okropnie wyglądające. O, jeszcze ktoś dzwoni. Aż dziwne, nie wiem kto to dzwoni. No, także tak by to wyglądało. Synek, ktoś dzwoni! No to szybko, bo to chyba do Ciebie. No bo kto inny? O, ciotka. Dobra, Karolcia moja idzie, także ja kończę. Podpiłowałam pazurę. Karolcia przeszła po krokietę i przyniosła mi sałatkę. Zaraz zobaczycie. To ja się żegnam, odzywam się do Was później. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Po pierwsze witam się z nowym kolorem włosów, ale i tak się za bardzo do końca też nie sugerujcie, bo miałam położony toner i miałam je jeszcze raz umyć. No ale kolor wygląda tak. O, mi podoba się bardzo, nie wiem jak Wam, ale mi tak, tylko muszę je wyprostować. Miałam je, wiecie, tutaj miałam je ciemne, czarne, wiadomo, że tutaj są odgumki, dlatego, że jeszcze są nawet niedosuszone. Wczoraj śpieszyłyśmy się, słuchajcie, na pociąg, no ale wygląda kolor tak, więc o. No, jakby ktoś był zainteresowany. Więc ja jestem bardzo zadowolona i co? No i muszę tylko je jeszcze doprowadzić do ładu, w sensie jeszcze raz trzeba je umyć, bo tutaj miałam bardzo dużo tonera, więc one są jeszcze lekko różowawe. I co? Brat pisze. No i generalnie właśnie muszę zmyć toner i przede wszystkim właśnie je wyprostować, makijaż i tak dalej, to wszystko razem musi współgrać. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałam, że właśnie się też połączę, gdyż jest znowu mój dzień wolny i będę chciała właśnie dzisiaj dokończyć Wam film ze strojami. Pokażę Wam też haul zakupowy, może coś później do Was pogadowuję, chociaż też tak zastanawiam się, czy nie przyjść do Was z live'em, ale to jeszcze zobaczę. Pokażę Wam haul zakupowy też taki z siaty, bo byłam jeszcze przy okazji, słuchajcie, no... Przy okazji, że byłam w mieście, to byłam właśnie po zakupy. Co kupiłam? Kupiłam synkowi 2 półki, słuchajcie, w Humbergansie, dlatego że chcę mu poukładać te jego ludziki i tak dalej. Jak wiecie, to on tam nie ma za dużo mebelków i nie chce, żeby miał mebelki, bo nie będzie miał miejsca na zabawę, a na ciuchy i tak tam nie potrzebuje. I takie 2 półki zakupiłam na te jego ludziki, niech sobie ustawia i zbiera albo coś. Postaram się sama moją później zamontować, mam nadzieję, że mi się uda. Także dwie takie półeczki, o, one będą wyglądać dokładnie tak. I jedna półeczka, słuchajcie, koszt 2,99 chyba, o ile się nie mylę, więc to. Dalej zakupiłam coś, bo znowu zrobię Wam dzisiaj przypisik nowy i zakupiłam do tego, będzie mi potrzebny boczek, więc zakupiłam boczek, kurczaka, w sensie piersi z kurczaka na jutro czy coś i ziemniaczki, bo mam ochotę na pieczone ziemniaki. Dawno nie jedliśmy pieczonych ziemniaczków, więc no tak jakaś taka ochota mnie naszła. Dalej co zakupiłam? Piasek, musiałam kupić kociakom, także chodzi piasek. Zakupiłam już ozdoby świąteczne pierwsze,
Tak, pierwsze ozdoby świąteczne. Taki chyba nawet dam tytuł tego filmu, słuchajcie. O, złamała mi się. O, no, będę musiała przykleić. Złamało mi się, ale ja przykleję to sobie. Tu widzicie, złamała mi się trochę gwiazda, ale nie dziwię się, bo tak w tej siatce leżała. Takie gwiazdy, one są takie mieniące się, ładnie to będzie wyglądało. Oczywiście nie widać jak zwykle w tych, zawsze tutaj jest to niewidoczne, że to jest takie ładne, kolorowe, mieniące się. No tego tu nie widać. To dopiero będzie widać przy świetle. W każdym razie są ładne, mieniące się, takie opalizujące. Także zakupiłam takie trzy. Za chwilę sobie skleję, ale widzę, że tylko ta jedna mi się tak połamała, nie wiem dlaczego. Takie trzy gwiazdy, po prostu gdzieś do powieszenia ładnie będą ozdabiać mi mieszkanko. Dalej, zakupiłam ciastka, bardzo je lubię do kawy, więc zakupiłam takie maślane. Dalej odliczacz, odliczacz do świąt, także to tu już od razu odpoczynam, postawię na komodę i będziemy niedługo, o, Aga wróć, i niedługo zaczniemy, słuchajcie, odliczanie już do świąt. A ten jakoś mi się najbardziej spodobał, też mi szkoda było, słuchajcie, pieniędzy na jakieś takie ładne, ładne, bo były ładne, ale one były tam koło dychy, 15, te takie ładniejsze. No ale dziewczyny, no na jeden miesiąc brać mi, kurczę, i płacić, tym bardziej, że za rok tego nie użyję, bo ja lubię zmieniać, więc wzięłam takie jakieś najtańsze, a ten akurat mi się podobał. Drewniany, jeszcze był jeden taki z bałwankiem, też był ładny, ale mniejszy. A jednak ten będzie bardziej widoczny, bardzo proszę. Takie coś. No i tutaj macie kostki i te kostki układacie sobie, odliczacie sobie ostatni miesiąc. Także taka rzecz. Za chwilę będzie albo na komodzie, albo gdzieś u dzieci. Jeszcze nie wiem. Dalej zakupiłam dzieciaczką wodę. Ale mi się tu posypało. Czekajcie, posypało mi się, bo będę miała boczek w brokacie. No. Wodę zakupiłam dzieciaczką do picia, do szkoły i tak dalej. Kukurydzę, bo może będę robić surówkę dzisiaj z pory z kukurydzą i z majonezem. Zakupiłam sobie zapach podgrzewaczy. Wybrałam takie dwa zapachy. Jeden to jest o zapachu Frosted Sugar Plum, czyli takie mrożone, zamrożone, takie słodkie, słodzone śliwki. Fajne. Coś mniej więcej pachnie to jak te z The Body Shop. Ostatnio bomby kupiłam, te Rich Plum. A drugie wybrałam Warm Apple and Cinnamon, czyli cynamon i taki jakby grzaniec. Jak ten. Jak co? No powiedzcie mi, jabłko i cynamon. No. Dobra, to jest kolejna czapka. I tutaj kolejna. Zakupiłam jedną ozdobę, też za to pokażę. Tutaj kupiłam po prostu do czyszczenia Sherry Blossom. Bardzo lubię ten zapach, także po prostu do pomieszczeń, do blatów i tak dalej. Tu właśnie mi się to spodobało. Wiecie, że ja mam dodatki srebrno-różowe w sypialni. Będę chciała taką ozdobę, zaraz mi to spadnie. Taką ozdobę będę chciała mieć na oknie. Takie bombeczki. I one są w takim, zobaczcie, srebrno-różowym odcieniu. Bardzo ładnym. Bardzo mi się to podoba. No i to będzie właśnie zawieszone na karniszu. Więc zobaczymy. No i takie coś jeszcze jedno, też do sypialni. I to będzie zawieszone na ścianie. Taki napis Sparkle. I to jest, słuchajcie, też takie różowe, blady róż. Więc też będzie pasować mi do sypialni. Okidoki. Zakupiłam też kociakom ich ulubioną karmę. Wina. Zaraz im dam. No i blaszki do pieczenia. Akurat pomyślałam się o tych ziemniakach, bo nie wiedziałam, czy położę na półmisku tym, no, na tym, jak to się nazywa? Naczyniu żaroodpornym, czy właśnie na tej misce. No, no i to wszystko. I tutaj już są pozostałości jakiś broka, słuchajcie, to ja to muszę wyczepać tu na zlewem. I to są wszystkie moje zakupy z dziś. Także tak by to wyglądało. Ja się właśnie biorę, troszeczkę już poukładam te rzeczy, leci jakiś film, także może też obejrzę. Zrobię sobie jeszcze kawę, ale przygotuję sobie już na pewno ziemniaki, obiorę, pokroję, położę sobie tutaj na tackę i je poprzyprawię. Więc w sumie ziemniaki niech się pieką, bo one potrzebują troszeczkę więcej czasu, a później pokażę Wam, co będziemy robić dalej. No, to jest znowu kolejny przepis, którym ja się zainspirowałam. Mam nadzieję, że Wy się zainspirujecie również, że Wam się ten przepis również spodoba. I ja się odzywam do Was w takim razie nieco później. Także do usłyszonka.
Ta-da-da-da! I hejo, hejo! Witam się z Wami z kuchni, czyli witam w Aga Gotuje. Co dzisiaj będziemy robić? Poczekajcie, najpierw zrobię w ogóle zdjęcie na miniaturkę, dlatego że później już będzie za późno. Okidoki, miniaturka zrobiona, więc teraz tak, zabieramy się. Ja ziemniaczki mam już upieczone, zaraz Wam pokażę. Już wyjmuję z piekarnika, jeszcze są gorące, bo chcę, żeby dzieci miały właśnie takie gorące, jak tylko przyjdą do szkoły. Bardzo proszę. Ziemniaczki pieczone, soczyste, dlatego że ja zawsze daję olej, one są wtedy takie fajne, takie, no właśnie takie soczyste, aż ślinka sieknie. I teraz co będziemy robić, słuchajcie, w ogóle? Będziemy robić panierowany boczek. Potrzebujemy boczek, jaki kto lubi, czy może być surowy, może być wędzony, może być niewędzony, jaki lubicie. Ja lubię chudy, więc wzięłam taki. Będziemy potrzebować przyprawy. Z przypraw ja użyję kajen, użyję taki miks przypraw i to, ja nie wiem, czy pamiętacie, ja to kupiłam, słuchajcie, w TK Maxie i tutaj prawdopodobnie jest jakiś miks ziół, coś do bruschetty też, ale wiem, że też tu miało być właśnie chili, także chili, bazylia pewnie, papryka, jakieś fajne zioła. Dalej, sól, pieprz, dalej słodka papryka. I to będą moje wszystkie przyprawy. Potrzebujemy folii, ja nie mam folii, więc użyję sobie takiej siateczki. Ona mi się przyda do roztłuczenia i tuczek oczywiście, do roztłuczenia boczku. Co jeszcze potrzebujemy? Mąkę, jajka i bułkę tartą. Ja mam to przygotowane tu, już Wam pokażę. Tu leży. Bardzo proszę, mąka, jajka, bułka, tarta. Także wszystko ready, steady i można robić go. Co robimy najpierw? Najpierw otwieram boczek, czyli Wy sobie tam wykrajacie, rozkrajacie i tak dalej. Ja nie muszę, gdyż tak jak mówię, kupiłam taki w plastach. Czekajcie, tylko ja nie mam tutaj takiego, wiecie, blatu. Ja mam tutaj położone te szkło, więc ja sobie je przełożę, żeby go nie potuc. No i co robię? Najpierw potrzebujemy przyprawić nasz boczek. Tak sobie patrzę tylko, w czym to zrobić. Ja mam takie fajne, już gotowe, cienkie plastry, więc naprawdę super ekstra. Zastanawiam się, czy mi się opłaca w miejsce. Ułożę sobie po prostu na blacie. I ja wcale nie będę musiała tu, słuchajcie, ja już widzę. Myślałam, że to będą grubsze takie plastry, ale te plastry nie są grube, więc ja ominę proces rozbijania. Czyli jeżeli macie grubsze plastry właśnie tego boczku, to musicie roztłuc tłuczkiem. Najpierw roztłuczecie sobie tłuczkiem po prostu boczek, a potem go sobie poprzyprawiacie. Zastanawiam się, ile dzieci zjedzą właśnie tego. 4, 5, 6, no powiedzmy, że po 2, myślę, że spokojnie zjedzą, to jest 3, 4, 5, 6, zrobię więcej, może wpadnie karocia, wiem, że później wpadnie do mnie, ale no do tego czasu to już łaboczku nie będzie. Dobra, czekajcie. Układam go dlatego, bo musimy go ładnie sobie przyprawić. Możecie to zrobić w jakiejś misce, w naczyniu, w czymkolwiek, jak Wam tam pasuje, jak lubicie i co macie pod ręką. Ja akurat nie mam nic pod ręką, więc po prostu zrobię to tutaj na desce. Zaraz Wam pokażę. No i okidoki, odwróciłam Wam kamerkę. Tak wygląda mój boczek, bardzo proszę. I tak wyglądają przyprawy, których ja użyję. Tak jak powiedziałam, papryka słodka, pieprz, sól, miks przypraw oraz pieprz kajen. Możecie dać sobie przyprawy, jakie tylko lubicie, jakie sobie życzycie. Spróbuję być może odwrócić jakąś kamerę, żeby jednak tutaj Wam to pokazać, jak to wygląda, ale mniej więcej będzie to wyglądać następująco. Ja teraz przyprawiam solą, bardzo proszę, pieprzem. Przyprawiamy, nie żałujemy, dlatego że ja bardzo lubię, jak wszystko jest tak fajnie doprawione, przyprawione. Także nie żałuję pieprzu, będę i tak jeszcze odwracać z drugiej strony ten boczek. No i teraz niestety już potrzebuję troszeczkę drugą rękę, dlatego Wam pokazałam, jakich przypraw będę używać. Dobra, jeszcze sobie poradzę z kajenem. Okidoki, żeby było tu trochę pikantnie. Za chwilkę go odwrócę, wymieszam, wklepię te przyprawy dobrze w ten boczek i będziemy maczać w
i będziemy następnie maczać to w mące, w jajku, w bułce i na naszą patelnię. Oczywiście przygotowana oliwa, bardzo proszę, wszystko gotowe. Także zabieram się teraz za przyprawianie mojego boczku i jak już to zrobię, to Wam pokażę. No i jak widzicie, mój boczek już jest poprzyprawiany i tak sobie troszeczkę tutaj poleżał. Przygotowałam sobie, bardzo proszę, zawsze mam tutaj stertę papieru, więc na to nie zwracajcie uwagi, że tu papiery leżą, ale ja zawsze muszę wycierać sobie od razu automatycznie po każdej czynności, jaką robię. Także mamy tutaj mąkę, mamy tutaj już rozbełtane jajko. Do jajka dodałam tylko i wyłącznie troszeczkę soli. No i mamy bułkę tartą i za chwilkę tutaj będę już rozgrzewać naszą patelnię. I patelnia ma być rozgrzana na średnim stopniu, do średniej takiej temperatury. Ja na razie sobie włączę ją na piątkę, dlatego żeby mi się szybciej nagrzała. Natomiast za chwilę będę zmniejszać ją prawdopodobnie na czwórkę. Jeżeli nie, no to będzie na piątce. Ale póki co muszę ją rozgrzać, powolutku się nagrzewa. Także czekam i za chwilę będziemy działać. No i o widoki, starałam się postawić Was jakoś w miarę tak, żebyście mogły wszystko widzieć. Odsunę sobie teraz tutaj olej. Tak naprawdę to w ogóle przygotuję sobie już olej, żeby mi się rozgrzewał na patelni, dlatego że już patelnia się rozgrzewa. Zmniejszam teraz sobie, zmniejszam ogień na czwóreczkę, tak jak powiedziałam. Odkładam mąkę, odkładam bułkę tartą i przygotowuję sobie moje plasterki, słuchajcie, boczku. Będę maczać kolejno w bułce. Mam nadzieję, że to cokolwiek widać. Będę maczać w bułce, będę maczać w jajku i w mące, to znaczy odwrotnie. Mąka, jajko, bułka. Dobra, myślę, że możemy już zacząć. No i biorę sobie plasterek. Maczam, słuchajcie, dokładnie w bułce. Musimy bardzo dokładnie obmoczyć i obtrzepać, żeby nie było nadmiaru, ale żeby mąka dobrze się wklepała w boczek. Następnie maczam w jajku. Dosłownie raz. Teraz w bułce. I za chwilę układam na rozgrzanej patelni. Pamiętajcie, żeby ogień był rozgrzany, żeby patelnia była rozgrzana, nie zimna, ponieważ wiadomo, że wtedy nam się to nie usmaży. Okidoki. I już słyszymy skwierczenie. Powolutku, powolutku. I tak robię z każdym pojedynczym kawałkiem. Teraz w jajko. Bułka. I tak robię z każdym pojedynczym kawałkiem. Mam nadzieję, że będzie to smaczne i że będę mogła Was czymś zainspirować. Tak samo jak ja zostałam zainspirowana tym przepisem. Już nam to skwierczy. Tak będę robić z każdym kawałkiem. Ja sobie tutaj to wszystko przygotuję, żeby nie przeciągać nagrywania i później Wam pokażę, jak to będzie już wyglądało po skończeniu. I trzymamy oczywiście na ogniu, na patelni po jakieś 3 minuty z każdej strony, czyli z jednej i z drugiej strony po 3 minutki. Myślę, że powinno wystarczyć. I tak oto wygląda obiadek. Jak widzicie, są tutaj kolorki zbliżone, więc dla kontrastu użyjemy sobie ogórek. To jest bardzo dobre są te ogórki. To są takie piklowane i one są takie jakby troszeczkę z chili. A do tego oczywiście Dom Pérignon, rocznik 1980. Nie no, jaja sobie robię, nie wiem, no jakieś po prostu pomegranat słodkie, schłodzone winko, tyle wystarczy. Bardzo proszę. O, do obiadu już nakładamy, zaraz Wam pokażę właśnie jak wyglądają. Tak wyglądają, prawie jak kotlety tak naprawdę, ale to właśnie są panierowany boczek. Tutaj mam ziemniaczki, już nakładam sobie tutaj z Wami, żebyście zobaczyły, jak to fajnie będzie fajnie współgrać. Fajne są, bo są, słuchajcie, soczyste. Ja uwielbiam takie soczyste ziemniaczki. Bardzo proszę. Staram się nie nakładać zbyt dużo, dlatego że coś czuję, że może mi zbraknąć dzisiaj. Do tego dokładamy sobie boczuś. Bardzo proszę. Jak na razie jeden mi w zupełności wystarczy. No i nakładam sobie mojego
ogórka, które bardzo lubię. Mam jeszcze jakieś jedne w lodówce, słuchajcie, jakieś jeszcze całkiem takie pikantne. Myślę, że może Oliwia się skusi. Możecie też użyć sobie, możecie zrobić sobie sałatkę, możecie zrobić sobie z ogórka, z pomidora. No ja tutaj chciałam akurat jakiś taki, wiecie, troszeczkę taki smak ostrzejszy. Jakoś tak dzisiaj mam ochotę. Bardzo proszę. Nie będę tutaj starała się, wiecie, żeby to było ładnie, kolorystycznie, bla, bla, bla. Po prostu ma być smacznie. Prosto, szybko, tanio i smacznie. Tak wygląda mój obiad. Życzę Wam smacznego. Jeżeli Wam się ten przepisik też spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapkę do góry. Wtedy będę wiedziała, żeby wymyślać Wam, inspirować się po to, żeby zainspirować Was. Bo tak jak mówię, moje pomysły są z inspiracji czyichś. Z dodatkiem tego, że ja modyfikuję po prostu sobie te przepisy, no i dzielę się nimi z Wami. Także życzę Wam smacznego. Jak Wam się filmik podoba, proszę łapkę do góry. Oczywiście zostawcie komentarz, czy chcecie takie przepisy, już mi ślinka cieknie, czy chcecie takie filmiki, czy też nie chcecie z moim udziałem. Wtedy będę wiedziała, co robić, czy w prawo, czy w lewo. Życzę Wam smacznego.